Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda. Dzisiaj wytłumaczę wam, dlaczego jestem tak nisko w topce polskiej. Pierwsza rzecz, dlaczego tak jest, to to, że nie miałem Sandy, dropło mi wczoraj i mam na niej prawie 300 pucharków z pierwszym levelem. Chciałbym tutaj zrobić challenge, że wbijam 500 lub nawet 750 z pierwszym levelem. Zobaczymy, jak to pójdzie, więc zostawcie łapkę w górę i komentarz, jeśli chcecie taki challenge. Oczywiście subskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę pod filmem. Tutaj tak samo Jansson mnie nawet wyprzedził z klanu, bo też chyba mu dropnął Sandy niedawno. No właśnie, też mu dropnął i on sobie już zaczął go mocno wbijać. A ja też mniej grałem ostatnio, dlatego właśnie taki wynik, jeśli chodzi o pucharki. Mimo co minął pierwszy tydzień sezonu, mam 17500, a zresetowałem się na 15800, co według mnie prawie 2000 w pierwszy tydzień. Dla mnie jest to spoko wynik. Tutaj oczywiście na przykład te 18000 to ja mogę wbić dzisiaj. Wystarczy, że po prostu będę grał tym Sandy, no i wbiję tyle tych pucharków, tylko też nie chcę tyle grać, bo gram też w inne gry. Zacząłem grać w Minecrafta, było parę odcinków. Zacząłem grać w Fortnite'a. Mogliście zobaczyć na kanale Elo Morello, jak graliśmy. Tam parę razy był stream, gdzie graliśmy składy, więc możecie tam wbijać i oglądać. Praktycznie codziennie jest tam stream i no nie zawsze, ale często tam z nimi właśnie gram, więc polecam sobie wbić. Link będziecie mieli w opisie. No i jak widzicie, jestem aktualnie 35, no tutaj mało brakuje, parę gierek, jestem 30 praktycznie, więc to jest do zrobienia spokojnie. No i w tym sezonie chciałem sobie wbić tak ponad 19000, zobaczymy, jak mi tutaj to pójdzie. To co, może zagramy sobie tą Sandy? Mam nadzieję, że zrozumiecie, dlaczego właśnie jestem tak nisko, bo wcześniej przez ponad rok utrzymywałem się w top 10, a teraz tak nagle spadłem do 30, między 30 a 40 miejscem. Pod koniec sezonu jestem w top 20. No i to właśnie przez to, że nie miałem Sandy, przez to, że mniej gram, przez to, że zacząłem grać w inne gry. I myślę, że największa zmiana to to, że zmienili jakby ten system pucharkowy, ale to już trochę czasu minęło. I właśnie od wtedy zacząłem tak spadać w dół, ponieważ teraz ten nowy system pozwala wbijać więcej pucharków, żeby zdobywać więcej star pointsów, lecz przez to trzeba również więcej grać, a wcześniej nie trzeba było aż tyle grać, żeby być no w top 10. Wystarczało, jak grałem, nie wiem, 2 godziny, nawet niecałe dziennie, i byłem spokojnie top 10, top 7. No a teraz no nie ma możliwości, żeby takie rzeczy zrobić. A wtedy właśnie też grałem w inne gry. I właśnie byłem w tym top 10. A teraz gram w inne gry. No i nie jestem w top 10 przez ten system pucharkowy również. Trochę się zagadałem i bardzo lamię w tej grze, ale trafiliśmy gola. Zagramy sobie może jeszcze jedno solo. Nie wiem, czy dobijemy 300 pucharków. W sumie jak teraz to ugramy i potem będę miał pierwsze miejsce, to chyba będzie... Okej, ta pomma zeza ewidentnie. A ten dzień zaraz nam trafi. Okej, on ma jeszcze większego zeza. Nie, tutaj to jest poziom jakichś ludzi, co próbują robić trickshoty. Jest to dosyć śmieszne, ponieważ im no, wychodzi raz na ruski rok. To jest właśnie śmieszne. Niech mi ona poda. A no tak, zapomniałem, no tych pucharkach nie podają piłek. Spoko, rozumiem. Tego Gina trzeba sobie dobić. Tak jak mówiłem, zacząłem też grać w inne gry, wróciłem do Fortnite'a, co kiedyś grałem w pierwszym sezonie. Możecie właśnie sobie zobaczyć, jak ja sobie radzę w Fortnite'a. Gramy składy z widzami na kanale Elo Morello, link macie w opisie. I jeszcze co ja wam miałem powiedzieć. Zostawcie właśnie subika z dzwonkiem na kanale, ponieważ ostatnio jak sprawdzałem statystyki, to ponad
60% nie subskrybuje kanału. Dosyć smutne, bo na przykład jak odpalam live'a, to jest po 70 osób na live'ie, a na odcinkach jest o wiele więcej osób. Jakby wyrzucam, na przykład w pierwsze 10 minut jest koło 600 wyświetleń, a na live'ie właśnie to jest, no, ostatnio było najwięcej 250 osób i potem zaczęło to spadać. I tak przeważnie utrzymuje się między 50 a 150 osób. A myślę, że jeśli każdy by zostawił suba z dzwonkiem, to byłoby was więcej. No i teraz już będzie październik, więc do końca października wbijamy sobie 70 tysięcy subskrypcji. Myślę, że dacie radę. Teraz już jest praktycznie 62 tysiące, więc jeszcze 8 tysięcy przez cały miesiąc. Więc myślę, że spokojnie, a do końca roku lecimy po 100 tysięcy subskrypcji, tak jest. Mam nadzieję, że uda nam się to wbić i wtedy będzie filmik z kamerką, tak jak obiecywałem. Dobra, spróbuję to ugrać i wbijamy tą Sandy na 15 rangę. Tego, no kurde, nie mogę się przyzwyczaić, przecież on wygląda jak... Przecież on wygląda jak dziewczyna, no to by miało sens to, co mówię dokładnie. O, to jest ta mapka, na której wbijemy 8-bita w tamtym sezonie, pamiętam. Tu dużo grałem 8-bitem. Polecam sobie tutaj grać 8-bitem i o w tym miejscu rzucić sobie ulcika i kampić tutaj w tym krzaku i tyle. Nawet nie trzeba się teamować ani nic. Aha, to niezła Rose'a. Plus jeden, a ile mi brakuje? 9, dobra, szybki play again. Gramy ostatnia giereczka. I ten filmik postaram się wrzucić w poniedziałek. W poniedziałek go nagrywam. Ponieważ ostatni film był w sobotę, Master Kill Story. A nie miałem czasu po prostu nagrywać przez weekend, bo mnie nie było. Więc mam nadzieję, że się wyrobię, bo jeszcze idę do szkoły. Zobaczymy jak to będzie. Ale raczej tak, ten film pewnie będzie gdzieś, nie wiem, koło 16, 17. Trochę późno jak filmy u mnie, ale myślę, że ktoś go chociaż zobaczy. Bo wiem, że dużo osób mnie właśnie pyta o to, dlaczego mam tak mało pucharów. Znaczy nie, że mam mało pucharków, bo pucharków mam praktycznie tyle samo co w tamtych sezonach, tylko czemu właśnie jestem tak nisko w topce i co się dzieje? Czy już nie chce mi się grać w Brawl Stars, czy o co chodzi? Dlatego postanowiłem właśnie nagrać taki filmik i macie tutaj sobie na niego odpowiedź. Okej. Wow. Prawie bym tutaj zdadał. Znaczy, mało braku, żebym ją zabił, ale postawiła tego głupiego mortara i wiem, że tu jest gdzieś 8-bit, dużo cubesów ma. 5 osób zostało, jeszcze 4. Tylko że ja kurde. Masakra, ale deszcz pada. Nie wiem, czy wy to słyszycie, ale leje mocno. Dobra, cztery osoby. Okej, tu nikogo nie ma. Rzucę sobie tu może tą burzę. Ło, ale się odpalili nagle. To jest właśnie ta burza. Ona jest spoko. Okej, dostał jednego hita. Dostał już 4 hity w sumie. Właśnie Sandy jest do tego dobry. Bardzo szybko nawala i mi się to podoba. Okej, leży. Rzucam se tu w środek. No i najsik, win. Kozak. Plus 10, super, mamy 15 rankę. No i myślę, że ten challenge się uda bez problemu wbić 500 na Sandy z pierwszym levelem. Więc dziękuję wam za oglądanie. To tyle na ten odcinek. Cześć.